Jeśli masz żyłkę hazardzisty lub po prostu dobrą intuicję, to świetnie się składa. Poszły konie to gra o imprezowym charakterze, w której trafiasz w sam środek wyścigów konnych. Będziesz obstawiać gonitwy w czasie rzeczywistym oraz zdobywać lub tracić pieniądze na podstawie postawionych zakładów. Do gry można zasiąść w gronie od 2 do 9 graczy, a zwycięzca zostanie wyłoniony po 4 gonitwach, czyli po około godzinie rozgrywki. Jak przebiega wyścig i na które konie warto postawić? Ja jestem Sydonia i w tym materiale wyjaśnię dokładnie zasady gry zatytułowanej Poszły konie. Przed rozłożeniem gry należy podjąć decyzję związaną z prowadzącym wyścig i mamy tutaj dwie opcje. Albo prowadzącym zostanie jeden z graczy i on wtedy nie bierze udziału w obstawianiu wyścigu, a jego rolą jest rzucanie kostkami, przesuwanie końmi i relacjonowanie całej gonitwy. Opcja numer dwa natomiast to jest wykorzystanie dedykowanej darmowej aplikacji, która nam pokazuje wszystkie etapy gonitwy, wtedy wszyscy pozostali gracze normalnie biorą udział w obstawianiu. W momencie, kiedy ja kręcę ten materiał, aplikacja jest w języku angielskim, natomiast docelowo będzie w języku polskim. W grze mamy również dwa dodatkowe warianty. Jeden z nich pozwala prowadzącemu również obstawiać za pomocą specjalnych żetonów, natomiast drugi wariant mówi o rotacji prowadzącego. O tych wszystkich wariantach i o aplikacji opowiem pod koniec tego materiału. Teraz skupię się na tym wariancie klasycznym, kiedy mamy jednego normalnego prowadzącego i pozostałych obstawiających. Jeśli gramy bez aplikacji, gracz, który wcieli się w rolę prowadzącego, otrzymuje dwie kości, planszę toru oraz 9 figurek koni, które od razu wykłada na pierwszych polach poszczególnych boksów zgodnie z wartościami tych koni. Ta plansza musi leżeć w pobliżu prowadzącego tak, aby z łatwością mógł te konie przesuwać, ale jednocześnie w takim miejscu, żeby wszyscy pozostali gracze, wszyscy obstawiający dokładnie widzieli, co w trakcie gonitwy będzie się tutaj działo. W pudełku znajdziemy trzy rodzaje kart, zakłady odległości, zakłady specjalne oraz karty VIP. Jeżeli chcecie sobie uprościć rozgrywkę, możecie ich nie wykorzystywać albo wykorzystać tylko część. Ja oczywiście w tym materiale pokażę Wam, jak działają wszystkie. Po środku obszaru gry kładziemy dość sporą planszę zakładów. To na niej gracze będą obstawiać wyniki gonitw. Tasujemy karty odległości i po przetasowaniu kładziemy w odpowiednim miejscu, a następnie dociągamy jedną kartę, kładąc ją odsłoniętą na napisie gonitwa 1. Jeżeli korzystamy z kart VIP, również je tasujemy i taką potasowaną talię kładziemy zakrytą w prawym dolnym rogu w miejscu napisu VIP. Karty zakładów specjalnych trafiają na górę planszy. Po przetasowaniu tej talii zakryta talia trafia w miejsce napisu zakład specjalny, a następnie dobieramy 5 kart i kładziemy odkryte w rzędzie. W pobliżu planszy należy wyłożyć dodatkowe żetony zakładów, żetony zwycięstwa dwójek i trójek w formie takich strzałek oraz monety występujące w 4 nominałach. Od razu powiem, że te pojemniczki nie są częścią gry, one są z mojej prywatnej kolekcji. Na koniec przygotowania każdy z graczy, oprócz prowadzącego, dobiera 5 żetonów zakładów w swoim szczęśliwym kolorze. Żetony występują w wartościach od 2 do 5. Jeśli w grze bierze udział 7 lub 8 graczy, nie licząc prowadzącego, każdy gracz zwraca do pudełka, odrzuca żeton z wartością 3. No to teraz już jesteśmy gotowi do pierwszej gonitwy. Cała gra trwa 4 rundy, czyli rozegramy łącznie 4 gonitwy. Każda z nich ma ten sam schemat. Prowadzący przesuwa konie zgodnie z wyrzucanymi wynikami i komentuje wyścig. W tym samym czasie pozostali obserwują sytuację na torze i na jej podstawie umieszczają swoje żetony zakładów na planszy. Wszystko dzieje się jednocześnie i szybko. Można zacząć obstawiać wcześniej, aby skorzystać z dostępnych, najlepszych pól notowań, a można poczekać na rozwój sytuacji i obstawić w ostatniej chwili. Wszystko zależy od nas. Po zakończeniu gonitwy przychodzi czas na spokojne rozpatrzenie zakładów i przydzielenie monet za dobre obstawianie. Jesteśmy na starcie wyścigu. Jak widać, konie już czekają w boksach, aż prowadzący rozpocznie gonitwę okrzykiem: i ruszymy! Gdy to zrobi, rzuca obiema kośćmi, sumuje wyniki i przesuwa o jedno pole do przodu konia o tym właśnie numerze. I w taki sposób prowadzący kontynuuje rzucanie i przemieszczanie koni, robiąc to w miarę w szybkim tempie.
Dla zwiększenia immersji i lepszej czytelności gonitwy dobrze jest, jeśli prowadzący zachowuje się jak komentator sportowy, to znaczy mówi na głos, który koń się poruszył, który prowadzi, którego doganiają, jak daleko jestem do mety. Warto też podkreślać na głos, jeżeli zostaną wyrzucone dwie jedynki albo dwie szóstki, ponieważ niektóre karty VIP, które trzymają gracze, mogą dawać premię za takie właśnie rzuty. Bazowo koń porusza się o jedno pole, ale większość koni ma przy swoim boksie napisaną dodatkową wartość ruchu. Jest ona aktywowana, gdy ten sam wynik wypadnie dwa razy z rzędu. Przykładowo prowadzący wyrzucił sumę 5, przesuwa więc konia o numerze 5 o jedno pole do przodu. Jeśli w kolejnym rzucie ponownie wypadnie piątka, to oprócz standardowego ruchu o jedno pole należy tego konia przesunąć o dwa dodatkowe pola. Co istotne, jeśli kolejny, czyli trzeci rzut z rzędu będzie miał tę samą wartość, to już tego bonusowego ruchu nie robimy. Ale jeśli w czwartym rzucie znów to samo wyrzucimy, czyli tutaj przykładowo wyrzuciłabym cztery piątki z rzędu, to ten dodatkowy ruch jest robiony, ponieważ trzeci i czwarty rzut tworzą oddzielną kombinację dwóch następujących po sobie rzutów. Rozkład wartości tego dodatkowego ruchu jest związany z prawdopodobieństwem wyrzucenia konkretnych wyników na dwóch kościach. Statystycznie największa szansa jest na wyrzucenie siódemki, więc koń z tym numerem nie ma premii, nie ma bonusu w postaci tego dodatkowego ruchu. Najrzadziej wypadnie zapewne dwójka i trójka oraz jedenastka i dwunastka, dlatego też te konie mają bonusowy ruch w wysokości aż trzech pól. Gdy prowadzący rzuca kośćmi, pozostali gracze w tym czasie obserwują dynamiczną sytuację na torze i podejmują decyzję, które konie obstawić. Nie ma tutaj jakiejś ustalonej kolejności grania, po prostu kiedy gracz stwierdzi, że to jest odpowiedni moment, to wykłada swoje żetony na planszy. Ważne jest, że na danym jednym polu czy na karcie może leżeć tylko jeden żeton, więc generalnie panuje tutaj zasada kto pierwszy, ten lepszy. Mamy kilka miejsc, gdzie możemy wyłożyć swoje żetony. Przede wszystkim żetony wykładamy w tabeli, która zajmuje większą część planszy. Rzędy odpowiadają konkretnym numerom koni, natomiast kolumny pokazują, które miejsce ten koń zajmie na końcu wyścigu. Wartości wpisane w te pola to jest mnożnik do punktów, ale o tym za chwilę. W kolumnie zwycięstwo oczywiście obstawiamy, jaki koń wygra gonitwę. Są maksymalnie 3 pola przypisane do każdego konia, więc przykładowo, jeżeli 3 żetony leżą już przy koniu numer 9, to żaden inny gracz tutaj w tej sekcji nie będzie mógł się dołożyć. W kolumnie podpisanej dwójka obstawiamy, że konkretny koń zajmie drugie lub pierwsze miejsce w gonitwie. Analogicznie, obstawiając trójkę, wygramy kasę, jeśli koń ukończy wyścig na jednym z trzech pierwszych miejsc, więc pierwsze, drugie i trzecie miejsce się tutaj będzie liczyło. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby jeden gracz wyłożył kilka swoich żetonów do jednej sekcji, tak jak tutaj przykładowo w sekcji zwycięstwo gracz niebieski wyłożył 2 swoje żetony, obstawiając, że wygra koń numer 9. Ważne, żeby te żetony leżały na różnych polach. Żetony można kłaść też na tych 4 polach związanych z kolorami. Pierwsze 3 pola zapewnią nam wypłatę, jeżeli wygra dowolny koń we wskazanym kolorze. Natomiast to ostatnie pole da nam kasę, jeżeli koń z numerem 7 ukończy gonitwę na 5. miejscu albo dalszym. Dodatkowe pola zakładów znajdują się na kartach zakładów specjalnych, które będziemy zmieniać co rundę, co gonitwę będziemy wykładać nowe. I generalnie te karty skupiają się na obstawianiu, że dany koń ukończy gonitwę przed innym koniem. Przykładowo tutaj koń z numerem 4 ukończy gonitwę, będzie dalej na tym torze niż koń z numerem 5. Przypomnę, że na każdym polu, zarówno w tej tabeli, jak i na zakładach koloru i na kartach zakładów specjalnych, może leżeć tylko jeden żeton zakładu, więc przykładowo na tym polu już tutaj nikt się więcej nie dołoży. Dodatkowo raz położonego żetonu nie można już przesuwać. Zostały jeszcze karty odległości. Na początku leży tylko jedna, ale co gonitwę będziemy odsłaniać kolejną kartę. I na takiej karcie mamy 3 pola zakładów, więc maksymalnie 3 graczy może się na takiej jednej karcie wyłożyć. Jeden gracz nie może mieć oczywiście 2 swoich żetonów na takiej karcie, ale nie ma przeciwwskazań, żeby wyłożył swoje żetony na kilku kartach.
Ważna zmiana, jeżeli w grze mamy tylko i wyłącznie dwóch obstawiających. Wtedy wszystkie skrajne lewe kolumny w każdej z trzech sekcji są wyłączone z rozgrywki, więc nie można tutaj wykładać żetonów. Na torze kilka pól przed metą mamy wyznaczoną czerwoną linię. Gdy trzy konie ją przekroczą, prowadzący musi wyraźnie zakomunikować: koniec przyjmowania zakładów. Oznacza to, że do końca gonitwy gracze nie mogą już obstawiać, tylko przyglądają się wyścigowi i kibicują. Prowadzący dalej rzuca kośćmi i przesuwa konie do przodu, aż jeden z nich nie dotrze do finiszu, czyli do 15 pola. To wydarzenie natychmiast kończy wyścig i przechodzimy do rozpatrywania zakładów. Sprawdzamy na torze, które konie przybiegły w pierwszej trójce i wskoczyły na podium. Do oznaczania tego służą te strzałki, które będziemy kłaść w rzędach odpowiednich koni. Na tym przykładzie wygrał koń z numerem 6, więc złota strzałka trafia do rzędu właśnie z koniem numerem 6. Drugie miejsce zajął koń z numerem 4, więc srebrna strzałka trafia do rzędu z czwórką, ale przy kolumnie z dwójką, tak aby było łatwo widać, które zakłady będą punktować. I trzecie miejsce zajął koń z numerem 7, więc brązowy medal, brązowa strzałka trafia do rzędu z siódemką przy kolumnie z trójką, żeby również było widać, które zakłady zapunktują. Koń, który wygrał wyścig, spełnia jednocześnie trzy warunki, tak jak jest to napisane na strzałce, czyli zwycięstwa, dwójki i trójki. Oznacza to, że wszyscy gracze, którzy wyłożyli żetony w rzędzie z tym koniem, otrzymają kasę. Jedynie co ci, którzy trafili idealnie, czyli obstawili zwycięstwo, będą mieć lepszy przelicznik. Koń, który dobiegł jako drugi, przyniesie kasę wszystkim, którzy obstawili, że zajmie on drugie lub trzecie miejsce. Natomiast koń, który dobiegł jako trzeci, da kasę tym, którzy obstawili, że właśnie zajmie on trzecie miejsce. Ale w jaki sposób liczymy te wygrane pieniądze? Bardzo prosto, mnożymy wartość naszego położonego żetonu z dużą liczbą na tym polu. Kasę dobieramy oczywiście ze wspólnej puli i kładziemy przed sobą, ona jest jawna. W ten sposób rozpatrujemy wszystkie wygrane zakłady, a następnie sprawdzamy przegrane zakłady, czyli wszyscy gracze, którzy błędnie obstawili, muszą zwrócić do puli kwotę widoczną w tym czerwonym kółku. Wtedy wartość naszego żetonu nie ma znaczenia, nie robimy tutaj tego mnożenia. Jeżeli na polu nie ma tego czerwonego kółka, to znaczy, że nic nie musimy płacić. Jeśli natomiast stracimy całą kasę, a mamy coś zapłacić, to nic się nie dzieje. Tutaj nie ma popadania w długi ani brania pożyczek. Zobaczcie teraz na przykładzie, jak tutaj będzie to rozdzielanie pieniędzy. Wygrał koń z numerem 6, więc wszystkie tutaj leżące żetony, ci gracze otrzymają pieniądze. Gracz różowy otrzyma 4 kasy z tego pola i 12 z tego, więc łącznie 16. Gracz czarny 12, bo mamy 4 razy 3. I gracz niebieski 15 kasy. Drugie miejsce zajął koń z numerem 4. I tutaj w tym rzędzie położył się tylko gracz niebieski, celując, że czwórka zajmie miejsce trzecie. Wlicza się to do punktowania, bo tutaj i druga, i trzecia sekcja właśnie da pieniądze, tylko po prostu niebieski będzie miał gorszy mnożnik, bo nie uwierzył dostatecznie w konia z numerem 4, więc zostanie 9 kasy. I trzecie miejsce zajął koń z numerem 7, tutaj jest położony różowy, który właśnie dokładnie obstawił, że ten koń będzie trzeci, więc mamy mnożnik 1 razy 3, 3 pieniądze. Wszystkie żetony leżące na prawo od tych strzałek, czyli błędnie obstawiające miejsce, będą minusowały, czyli tutaj brązowy gracz musi zapłacić z powrotem do puli 8 łącznie kasy, bo tutaj minus 5 i tutaj minus 3, a gracz czarny minus 2. Wszystkie żetony, które leżą na innych polach, czyli przy koniach, które w ogóle nie były na podium, również ci gracze muszą zapłacić do puli karę w wysokości tej wartości w czerwonym kółku. W taki sam sposób sprawdzamy pozostałe zakłady, czyli koloru oraz zakłady specjalne. I na tym przykładzie gracz brązowy obstawił, że wygra czerwony koń, nieważne jakiej wartości, byleby czerwony. I tak się wydarzyło, bo koń z numerem 6, czyli czerwony koń, właśnie wygrał. Więc ten gracz brązowy dostaje 5 razy 2, czyli 10 monet z banku. Natomiast gracz różowy obstawił, że to niebieski wygra. Jak już wiemy, tak się nie wydarzyło, więc gracz różowy musi zapłacić do banku 1 monetę. I mamy jeszcze jeden żeton położony tutaj na karcie. I ta karta mówi, że koń z numerem 4 musi zakończyć wyścig dalej niż koń z numerem 5. Tak się wydarzyło, więc gracz czarny mnoży 5 razy 3 i dostaje 15 kasy.
Oczywiście sprawdzamy też zakłady na kartach odległości i na przykładzie mamy fotofinisz, który mówi, że koń na trzecim miejscu przegra o 3 pola lub mniej. Koń na trzecim miejscu, czyli koń z numerem 7 w moim przykładzie, zakończył wyścig na polu z numerem 11. Koń, który wygrywa, zawsze kończy na polu numer 15, więc to jest 4 pola różnicy, także ten zakład jest przegrany i gracz niebieski musi zapłacić do banku 3 monety. Jak to na wyścigach, mogą zdarzyć się sytuacje, że dwa lub więcej koni zajmie ex aequo to samo miejsce, w przypadku tej gry drugie albo trzecie. Jak to wtedy rozpatrujemy? Jeśli mamy kilka koni na miejscu drugim, uznaje się, że zajmują one jednocześnie miejsce drugie i trzecie, więc będziemy używać tych żetonów. Oznacza to, że wszystkie konie, które są za nimi, nie mieszczą się już na podium, więc nie wliczają się do zakładów i żeton z trójką nie jest używany. Jeśli natomiast mamy remis na miejscu trzecim, to wszystkie te konie spełnią warunek trójki i przyniosą wygrane obstawiającym. Po rozpatrzeniu gonitwy następuje faza sprzątania. Wszystkie żetony zakładów wracają do graczy. Resetujemy tor, czyli konie wracają do boksów startowych. Odkrywamy następną kartę zakładu odległości oraz usuwamy wszystkie karty zakładów specjalnych i wykładamy 5 nowych. Po pierwszej, drugiej i trzeciej gonitwie każdy gracz będzie też dobierał karty VIP. Dobieramy dwie wierzchnie karty, przyglądamy się im, wybieramy sobie jedną z nich, tą wybraną kładziemy przed sobą, a ta druga jest całkowicie usuwana z gry. I te karty, które zostawiamy, nie będziemy ich tracić pomiędzy gonitwami, mamy je na całą już rozgrywkę, one są wielokrotnego użytku, także co rundę zyskujemy jakąś dodatkową, fajną zdolność, która na przykład będzie zachęcać nas do podejmowania większego ryzyka. Tutaj widzicie wszystkie rodzaje tych kart VIP. Niektóre z nich łamią bazowe zasady gry, na przykład pozwalają raz na gonitwę dołożyć nasz wskazany żeton na polu z żetonem innego gracza. Kiedy mamy na przykład dublety, dostajemy 1 dolara z puli w trakcie gonitwy za każdym razem, kiedy na kościach wypadnie 2 i 12. Możemy też zyskać dodatkową gotówkę za podium dla konkretnych koni albo dodatkowy mnożnik do sekcji zwycięstwo. Z jednym z rodzajów kart VIP związane są też dodatkowe żetony zakładów. Gdy wybieramy sobie taką kartę, dobieramy też żeton na stałe, czarny albo biały zgodnie z treścią karty i generalnie tych żetonów używamy w taki sam sposób jak te swoje podstawowe żetony. Różnica jest taka, że mamy tutaj żetony o wyższych wartościach, kilka z nich, więc zapewniają one lepszy mnożnik, jeżeli wygramy zakład. Ale gdy zakład jest przegrany, to oprócz opłacenia kary z tego czerwonego kółka na planszy, musimy też zapłacić tyle, ile jest napisane w czerwonym kółku na tej karcie, czyli też jednocześnie na tym żetonie. Więc mamy większą karę, jeżeli nam się nie uda dobrze obstawić. Dwójka ma takie przekreślenie, co oznacza, że w przypadku przegranego zakładu nie musimy płacić kary z pola na planszy. Po zakończeniu czwartej gonitwy wszyscy liczą wygrane pieniądze. Osoba, która tych pieniędzy ma najwięcej, wygrywa rozgrywkę w poszłe konie. Jeżeli jest remis, to wszyscy remisujący na pierwszym miejscu wygrywają. W instrukcji znajdują się dwa warianty, które umożliwiają prowadzącemu również udział w obstawianiu. W pierwszym wariancie prowadzący dobiera 6 specjalnych żetonów zakładów oraz 18 dolarów na start. Przed każdą gonitwą wykłada te żetony na planszy i kartach według standardowych zasad obstawiania, ale kładzie je tak bardziej na rogu, bo jego żetony nie blokują kładzenia żetonów innym graczom. I wprawdzie prowadzący obstawia w ciemno, bo nie widzi gonitwy, ale ma tych żetonów więcej i z lepszym mnożnikiem. Na koniec wyścigu jego żetony są normalnie rozpatrywane jak innych. Jedynie co prowadzący w tym wariancie nie dobiera kart VIP. W drugim wariancie prowadzący będzie zmieniał się co gonitwę. Warto tu zwrócić uwagę, że ten wariant jest przeznaczony na maksymalnie 8 graczy, a nie na 9. W skrócie działa to tak, że dowolny gracz zostaje prowadzącym i używa specjalnych żetonów tak samo jak w tym poprzednim wariancie, a następnie po zakończeniu gonitwy wyznacza kolejnego prowadzącego. W przeciwieństwie do tego pierwszego wariantu wszyscy normalnie dobierają karty VIP, jedynie co to prowadzący podczas tej jednej gonitwy nie może swoich używać, ale dostaje za to rekompensatę pieniężną.
Jeśli wszyscy gracze chcą obstawiać gonitwy, to rolę prowadzącego można powierzyć dedykowanej aplikacji. Jest ona darmowa do ściągnięcia i bardzo prosta w obsłudze. Link do niej znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału. Aplikację najlepiej sobie włączyć na jakimś większym ekranie, aby wszyscy dobrze widzieli trwający tutaj wyścig. To jest widok startowy w języku angielskim, ale polski również będzie, albo może już nawet jest, kiedy Wy to oglądacie. Muszę sobie teraz włączyć jeszcze tutaj dźwięk. Jest taka klimatyczna, jazzowa muzyczka. I po kliknięciu tutaj przywita nas speaker. Hello one and all, and welcome to Ready, Set, Bet! It's a beautiful day for another exciting series of races. Press the play button to get race number one started. W ustawieniach możemy sobie tego komentatora wyłączyć, możemy również wyłączyć dźwięki z tła i co najważniejsze, zmienić szybkość, z jaką prowadzący będzie nas informował o przemieszczaniu się koni, tak żeby wszyscy mieli czas na zareagowanie na to, jak ta sytuacja się zmienia. No to co, włączę Wam, jak to wygląda. And they're off! The number 9 mare coming out of the gate early. The six horse coming out of the gate early. Eight. Snake Eyes, two. The number five horse has left the starting gate. The number six mare makes her move into first place. The nine horse has taken the lead. The 11-12 horse has left the starting gate. Jak mogliście zauważyć, na dole mamy wyrzucane kości, ale komentator też na bieżąco mówi, jaki wynik został wyrzucony. Konie się tutaj przesuwają. Kiedy konie będą dochodziły do tej czerwonej linii, to również komentator o tym wspomni, że już trzy konie przekroczyły, że już nie można robić obstawiania. Jak oczywiście koń dojdzie do mety, również o tym komentator poinformuje. I to wszystkie zasady gry. Poszły konie. Ja Wam życzę skuteczności w obstawianiu i dobrej zabawy. Do następnego. Cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl, bo z nami wiesz, co jest grane.